Siemanko Iska, z tej strony Matej, witam was w kolejnym odcinku z Pure Farminga 2018, na który to tak długo musieliśmy czekać, głównie dlatego, że nie miałem jakoś specjalnie pomysłu, jakby ten odcinek tutaj nagrać, bo tak, fabułę skończyłem, myślałem, że Pure Farming jakąś choineczkę nam na święta sprawi i że w święta coś nagram, no ale choineczki nie było, a szkoda, bo ostatnio jak było Halloween, to jakieś tam dynie się pamiętały po gospodarstwie, no a myślałem, że na święta będzie podobnie. No, ale niestety troszeczkę się zawiodłem, więc tak się to przeciągnęło aż na chwilę obecną. No i cóż, w sumie, tak szczerze mówiąc, dalej nie wiem, co by tutaj nagrać. Skończyły mi się pomysły. Nie wiem, tak uznałem, że zrobię takie podsumowanie o tej grze, więc no nie ma, to trzeba się bać do roboty. Włączmy sobie hudy i może tak zaczniemy od tego, od pokazania mojego gospodarstwa, bo z tego, co pamiętam ostatnio, jakby ktoś nie pamięta, to przypomnę. Tutaj były znikające ziemniaki. Teraz chyba nie są znikające. Ja już wiem, o co chodziło wtedy. Wtedy te ziemniaki były uschnięte i teoretycznie działały na zbiór. Działały na zbiór. Aha, zapomniałem sobie. No tak, dobra. Musicie mi wybaczyć. Dzisiaj będę grać na strzałeczkach, bo kierownica zapomniałem sobie podpiąć. A myślałem, że głównie będę się przechadzał po gospodarstwie, ale dużo dzisiaj jeździć nie będziemy. Pracy w polu też nie będzie. Więc te chyba znowu też uschły. To się muszę przyznać. Tak, znowu uschły. Więc z nich niestety dalej zbioru nie będzie. Ale jak ziemniaczki są w dobrym stanie, to tutaj wyzbierałem sobie ziemniaczki stąd i nie, tutaj są. Nie wyzbierałem, ale tu wyzbierałem. Nawet nie wszystko, bo już dlaczego nie wszystko? Bo nie wszystko się zmieściło, uwaga, bo uwaga, okazało się, gdzie jest to, muszę go znaleźć tutaj. Tu stoi kombajnik, tu jest sadzarka, a tutaj mamy zapełniony po brzegi silos ziemniaczany. Dodatkowo jeszcze ta przyczepa jest pełna. Tam nie wiem, czy do końca pełna, bo już troszeczkę z niej usypałem. Też nowy nabytek, jeżeli ktoś, nie wiem, czy pokazywałem, czy nie. No, ale on sobie tutaj przy świnkach jest i on tutaj dokarmia świnki, przygotowane jedzenie, o, czyli można będzie nawet trochę sypnąć, bo nie przygotowane na jedzenie się wtedy rośnie, jeżeli zrzucamy te ziemniaczki, no i one się potem przetwarza w przygotowane jedzenie, to jest taki mieszanek, zaraz tam podjedzie, a nie, przepraszam, tu, nie, no dobrze mówię, dobrze, i on się potem zamienia w jedzonko dla świn, ewentualnie możemy kupić też właśnie w miejscu paszy dla świn, tą paszę dla świn. Co tam, u krówek nic się nie pozmieniało. Tu jest majorek. Tu chyba wszystko tak jak było, samozbierające. Tak, no tutaj jeżeli chodzi o maszynę do trawy, to jest troszeczkę słabo. Nie bawiłem się w kiszonkę. Chciałem, ale nie zdążyłem. Znaczy pewnie jeszcze się będę bawił i myślę, że mogę tutaj o tej grze dużo powiedzieć, bo przegrałem według licznika Steam ponad 80, chyba 8 albo 78, coś koło tego, 80-90 godzin. Więc myślę, że po takim czasie gry można tą grę jako taką ocenić, czy warto, czy nie warto, mimo że w nazwie ma 2018, to czy nadaje się na 2019, to już musicie sami ocenić, ale ja wam tylko powiem, co mi się osobiście podoba i co ja zauważyłem, a całą resztę będziecie musieli ocenić sami. Co my tutaj mamy? Mamy kozy też sobie kupiłem, nie sprawdzałem, po ile to ich mleko chodzi, tak naprawdę nie miałem czasu się z tym bawić, ale kupiłem sobie i coś tam u nich robiłem, jak widać, przygotowane jedzenie, coś tam mają. Więc coś tam sobie skubią, coś tam sobie mleka dają. Kozie mleko jest nawet w cenie. To tyle pamiętam jeszcze, że w cenie tak jest. Jak widać po mapie, rozbudowałem się w prawym dolnym rogu mapy, no bo to też było najbliżej mnie. Zawsze tak jest, że no, skoro mam tutaj główną gospodarkę, no to najlepiej jest tutaj się rozbudować. No ale są też takie różne dziwne sytuacje, bo na przykład w amerykańskich gospodarstwach zauważyłem, że oni bardzo często mają rozsiane to wszystko po praktycznie swoich hektarach. No i w sumie nie ma się im co dziwić, bo skoro no, mają już takie porządne pola, to nie opłacałoby im się na przykład, powiedzmy, kupiłem to pole, to jest największe też swoją drogą, co to jest achievement. A propos achievementów, też za chwilę się coś wypowiem w jednej kwestii. Powiedzmy, z tego pola musiałbym transportować się tutaj, do, powiedzmy, mojego głównego silosu, no to się nie opłaca, więc taniej jest po prostu tutaj wybudować kolejny silos i z niego tutaj wszystko zwozić. Więc no tak to mniej więcej wygląda. Mi się taki tryb rozgrywki nie za bardzo podoba, być może dlatego, że jestem przyzwyczajony do tego naszego europejskiego stylu grania, czyli każdy ma na swoim i każdy pracuje na swoim. Nie ma tak porozbijanego właśnie.
Co tam jeszcze? Oczywiście mamy też inne mapy. Na Niemcach chyba w sumie nie zagrałem na tej serii. A szkoda. Chociaż mapa jest, chyba dalej tam jest jedno pole, nie pamiętam, nie chcę co do nich mówić, ale Niemcy coś tam podobno dużo narzekań było, że jest tylko jedno pole. Nie wiem, czy po update'ach się to zmieniło, czy nie. Ale wracając do tematu, jeszcze miałem powiedzieć o achievementach. Jeżeli chodzi o achievementy, to jeżeli robicie sobie achievementy te, które są dedykowane pod tryb kariery, czyli tą z gospodarstwem po dziadku, to róbcie sobie na bieżąco, a przynajmniej przed ukończeniem szóstego poziomu, albo delikatnie po ukończeniu szóstego poziomu, róbcie sobie. Czy to lata? Trochę tak. Róbcie sobie misje poboczne, ponieważ ja troszeczkę przespałem ten moment i szkoda, bo naprawdę one są fajne, fajne fabularnie zrobione i można za nich dużo zyskać. Można kilka pól zgarnąć za darmo, kilka ciągników, znaczy chyba jeden ciągnik i tam trochę pól, znaczy pól wróćmy. No, dostałem z tego co pamiętam, bo na drugim save'ie to robiłem. Dostałem tą tutaj za darmożkę chlewnie, bo robiłem te wszystkie achievementy i dostałem chyba ten sad śliwowy. Misje są różne, one są urządzone takimi żółtymi punkcikami. No to wam nie pokażę, bo właśnie to już nie jest ten tryb. To jest dalej ten save z dziadkiem, tylko że on już po przejściu fabuły on się przetwarza na tryb normalny, czyli z trybu kariery przechodzi nam w tryb taki zwykły, no i później już te misje nam znikają, więc najlepiej zrobić je przed ukończeniem całej gry, czyli chyba przed misją z mlekiem. Jeżeli macie misję z mlekiem, to po niej już chyba nie ma nic. Znaczy jest spłata kredytu jeszcze, także jak macie spłatę kredytu, to jest wasza ostatnia szansa, żeby zrobić te poboczne misje. A warto, bo troszkę można na tym zarobić i można trochę na tym zyskać, a dodatkowo można zgarnąć achievement. Tak więc sąsiedzka pomoc. Także też jest spoko sprawa. Zwłaszcza, że ja lubię grać pod achievementy, bo lubię mieć taką satysfakcję, że wiecie, wykorzystałem grę na maksa, jak mam 100% achievementów. I tak jest również w tym przypadku. Udało się, 100% jest. Najbardziej żmudny był chyba achievement na wykonanie misji, ale to jak przejdziemy do menu, bo uznałem, że skoro rozpocząłem grę z menu, to również ją w menu zakończę. A tak przejeżdżając, ja to miałem, a wiem, to już wam miałem pokazać, już tam wracam, bo sobie troszeczkę za daleko przejechałem, tak się zapędziłem. No tutaj wszystko troszeczkę porozwalane jest, bo próbuję właśnie się tak troszeczkę przekabacić na ten styl grania taki bardziej rozszerzony, ale mi to coś nie za bardzo wychodzi. Mamy świnki, one są chyba jeszcze młode, a nie, to już są stare, bo kurde. Stare, ja myślałem, że młode. Troszeczkę nie w porę przyjechaliśmy. No, ale no nie mam tu teraz traktora, więc nie za bardzo będę miał jak to przesypać, no ale to się przesypuje tutaj i tam się im robi potem takie jedzonko specjalne. Z czymś to chyba mieszają, albo i nie. Nie wiem. No i możemy ewentualnie gotową paszę kupić, ale to mi też się nie podoba. Coś jeszcze miałem pokazać, czy ja coś jeszcze mogę z mapy wam pokazać? Coś stąd mogę pokazać? Chyba nic mi się wydaje. A, szklarnia przemysłową, nie wiem czy mówiłem, czy ją kupiłem, czy nie. Biznes opłacalny, zwłaszcza na papryce, można sobie sporo pieniążków zgarnąć. Mam 81 tysięcy i w sumie mógłbym jeszcze zarobić, bo mam dużo, dużo, dużo zboża do sprzedania. A tak mówię, już nie będę tutaj męczył. Krótko podsumowanie, zanim jeszcze wyjdziemy z gry. Bardzo mi się podoba to, że w Pure Farmingu są bardzo dobrze zrobione lusterka w ciągnikach. I zaraz wam jeszcze powiem, co mi się nie podoba, żeby nie było, że tylko chwalę. To coś, co mi się nie podoba. Mam nadzieję, że ta gra jeszcze będzie miała jakikolwiek support, chociaż nie wiem, czy twórcom się jeszcze by nie chciało, no ale jeżeli będą o to dbać, to chwała im za to. Lusterka, bardzo fajnie ustawione. Może nie w każdym pojeździe, ale w większości, w dużej większości mamy lusterka dobrze ustawione, tak że nie musimy się martwić, jeżeli ktoś by chciał cofać na lusterka, to bez problemu można. A to, co mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba, to to, że ta gra ma taki troszeczkę refleks. Wszystkie urządzenia, które chcemy włączyć, wyłączyć, opuścić, podnieść, one, to będzie chyba najlepiej na przykładzie kombajnu pokazać, ale orka z pługiem obrotowym również przez to została z mojej gry wykluczona. Jeździłem z pługiem obrotowym w zagon. Wiem, że ktoś mnie tu zaraz za jakieś herezje może skasować w komentarzach, że jak obrotowym w zagon ty jesteś, idź w ogóle, spal się na stosie. Tak, to i tak jest, bo dlaczego? Już wam mówię. Ta gra ma coś takiego, że jak na przykład teraz chcemy. Mechanizm żniwny, ok, kliknijmy R. Nie mogę teraz opuścić tego, jakbym chciał. Ani nie, o teraz dopiero jak się skończyła animacja rozkładania tutaj, o jeszcze w nim coś zostało. Jeżeli się skończyła animacja rozkładania kombajnu, to ja nie mogłem nic opuścić. I wyobraźcie sobie, że z pługiem jest taka sprawa, że jak kończymy orkę, to nie możemy go od razu obrócić, przynajmniej nie wiem, ten mały tak ma, nie wiem jak te większe. Ten chyba ma podobnie. Na początku najpierw musimy go złożyć do prosta, a dopiero potem wybieramy stronę, na którą chcemy go przerzucić.
I tak za każdym razem wyobraźcie sobie, dojeżdżacie do końca pola, musicie się zatrzymać, klikacie tą kombinację przycisków, nie możecie tego robić w biegu, bo wam gra po prostu tego nie złapie. Nie zawsze łapie. No i efekty są tego takie, że się strasznie żmudnie to robi i no taki, nie lubię takiego spania, bo wolałbym na przykład czasami, o to też mnie wkurzało właśnie, że czasami włączyłem sobie animację, powiedzmy, dajmy na to, że pomyliłem się i tam zamiast opuszczenia albo daj Boże, nie wiem, obojętnie której funkcji, pomyliłem się, kliknąłem i musiałem czekać, aż ta animacja dobiegnie końca, potem ją wracać, więc też musiałem dodatkowo czekać, aż ona się wróci. Także takie ospanie tej gry mi się nie podoba. Fajne jest to, że współpraca z kontrolerem jest niekoniecznie przyjemna, bo wolałbym sobie bardziej dostosować kontrolę pod siebie, no ale i tak dobrze, że dodali możliwość kontrolera. No i cóż, z Gosparosa to by chyba było na tyle. Tutaj zbyt dużo się, jak widać, nie dorobiłem. Jakbym robił misję, to może bym miał troszeczkę bardziej rozsiane te obiekty po mapie. Tak to troszeczkę lipa. No cóż. Ogólnie dla trybu fabularnego warto sobie przejść grę. No i teraz możemy, a zapiszmy sobie, bo chyba dużo nawet nie zrobiłem. Więc o, tu są moje właśnie save'y, które robiłem, w których robiłem osiągnięcie sąsiedzka pomoc. Zapisywałem sobie co któryś tam raz grę, żeby mi właśnie nie przeskoczyło do trybu swobodnego, bo jak mi nam już przeskoczy, to już potem tych osiągnięć nie możemy zrobić. Ten save jest ten właśnie ostatni. Ale nie będziemy tu się męczyć, nadpiszemy tylko stary save. W razie czego. No i co, wrócimy do menu. Właśnie, modyfikacje wam nie zdążyłem pokazać. Ale modyfikacje to też fajna, niefajna sprawa, zależy jak kto patrzy. Wejdźmy do menu. Do menu. No, troszeczkę sobie poczekamy, bo dysk twardy już nie ma, nie te lata co kiedyś. Okej, okay, jesteśmy w menu, tak więc tak, rozpoczynałem, tak też zakończę. Jeszcze ewentualnie, czy coś się zmieniło w menu? Chyba nie. Mamy dalej nową grę z trybem tam gospodarstwo po dziadku. Możemy kontynuować, czyli wczyta nam pewnie ostatnią grę, którą ten. Możemy też wczytać manualnie zapis, no to wiadomo, no to co było, tego nie będę pokazywał, zwłaszcza jak kończę granie w tą grę. Mogę się pochwalić, że faktycznie są zrobione wszystkie achievementy. Chyba te ostatnie właśnie, te na samym dole już były robione na szare, bo ja robiłem to tak po kolei, każdego cyk, 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 a te ostatnie już tak w jednym mi szczerze brakło czasu, a to dlatego, że nie pomyślałem, to chyba było wiem gdzie, to było w Japonii. W Japonii tutaj mi brakło czasu, nie tutaj, tutaj mi brakło czasu, bo nie zdążyłem z, tam dosłownie brakło mi 5%, żeby ukończyć na czas, a te pozostałe srebrne to już po prostu z mojego troszeczkę niechcenia, no ale ta ospałość gry troszeczkę mnie zmusiła do tego, żeby przyspieszyć i nie kończyć tych misji na warunki, bo są minimalne, a możemy też opcjonalne. Jak to spełnimy opcjonalne, to mamy złoty puchar. No ja nie wszędzie, jak w Montanie mi się chyba udało nawet prawie wszędzie, się dość dużo mam tych złotych. No i dobra, mody możemy importować postać, no to dobra, nie ma co pokazywać. Jeżeli chodzi o menu, no to nie ma co komentować. No cóż, bo czy warto tą grę kupić jeszcze w 2019 roku, to musicie ocenić sami. Duży plus za wsparcie, przynajmniej takie jakie było. Nie wiem jak jest teraz z tym wsparciem, ale do tej pory jak grałem, to było całkiem spoko. Mało tego, dużo fajnych funkcji, które inne symulatory na początku swojej kariery nie miały. Tutaj już było kilka opcji w standardzie, nawet ponad niż inne symulatory, które zaczynały. Więc duży plus za to, że chcieli tutaj technologicznie nadrobić jakieś tam niedociągnięcia, powiedzmy graficzne czy coś. No a jeden taki minus, który mi się rzuca w oczy, no to właśnie to, że ta ospałość maszyn, ta ospałość kontrolowania tych maszyn jest jeszcze raz to podkreślam, że to mnie osobiście denerwuje, no chyba, że ktoś lubi sobie poczekać, aż mu się tam wszystko porozkłada, nie chce wszystkiego naraz. To oczywiście najbardziej jemu to przypasuje, ale mi nie za bardzo. No, tak więc chyba nie przedłużając już tego odcinka, to by było na tyle. Na środku, jak zwykle, na końcu każdego odcinka pokazuje wam się subskrybujka, z prawej strony seria, a z lewej sugerowany film przez YouTube'a. Tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, cześć i do następnego!